Witajcie moi drodzy, cześć, ja jestem Auron17, a to jest kolejny odcinek Dragon's Dogma. Kochani, lecimy oczywiście dalej, dalszą drogę. Naszym celem jest wieża Blue Moon, która nam będzie prezentować Gryfa. Tyle, lecimy. Dobrze, zapadła całkowita noc, więc możemy się tutaj spodziewać bardziej lub mniej uszczęśliwiających nas przeciwników. Tu jest dużo otwartej przestrzeni. Ja pamiętam, że tu kiedyś był golem. Jest! Jest golem! Wiecie, jak ja jestem szczęśliwy dzięki temu? Jak to ja się w tym momencie poczułem uszczęśliwiony. Golem to jest bardzo fajny rodzaj przeciwnika, którego nie można tak po prostu zabić. Jego trzeba najpierw osłabić, uderzając. Znaczy, trzeba rozbić mu wszystkie. No, wszystko to, co tutaj widzicie, nie? Golem jest świetnym przeciwnikiem. I ja pamiętam, że jak pierwszy raz. Dobra, widzę, że Ariana tutaj ogarnia temat. No dobra, amulety, właśnie. Ale ja mu zainstaluję Maelstrom na twarzy. Dlatego, że podejrzewam, że on nie będzie zbyt ruchliwy. Dobra, czyżby Ariana rozbiła mu jedną rękę już? Wcale mi się nie obraził. Zobaczcie, on jest bardzo powolnym przeciwnikiem. Dobra, to powinno mu uderzać wszystkie te jego amulety jednocześnie, ale wygląda na to, że jednak tak nie jest. What the fuck, ja nigdy z nim nie walczyłem jako mag i to jest mój problem w tym momencie. Że ja nie jestem w ogóle świadom, czy ja jestem w stanie mu... Czy to go uderza, czy to go rani w jakiś sposób? To mnie zastanawia, wiecie? Czemu... O Jezu, ile tu jest światło, ja nie wiem jak go pokonać. A moja ekipa wygląda na niezainteresowaną w tym momencie jakkolwiek tematem. Obsrywam go. Czy ja mam jakieś zaklęcie, które go w jakikolwiek sposób bardziej? Właśnie nie bardzo. W tym momencie by się bardzo przydała jednak zdolność. O, coś mu tam rozbili. Tam mu mocno ogniskuje ten amulet z tyłu, na dupiu. Abyś się chłopaku odwrócił najpierw w moją stronę. Rozbite? Przewrócił się. Teraz tak, to jest okazja, bo tutaj jest... On ma pod stopą ma amulet, nie? O, tutaj właśnie. To jest w tym momencie mój tutorial na walkę. Puszczcie mi, kurde, karakany. Robicie co ja, nie? No właśnie, wstał. Cholera. To będzie bardzo trudny przeciwnik ze względu na te stopy. Dlatego, że jak ja miałem stopę mu do ubicia, w tym... O Jezu, promień, dobra, ale niedaleko go rzucił. Jak ja mu miałem stopę do zbicia, to ta stopa... Mag jest całkowicie bezużyteczny przeciwko temu przeciwnikowi. Niedobrze. Bo ja nie mogę nigdzie mu wskoczyć i go zaatakować, nie? Mogę go złapać, to prawda, ale... A mogę, przepraszam, ustawić się w jakiś sposób tak, żebym ja widział... Zrzucił mnie, świetnie. No właśnie, Blunt Strikes. No moje ciosy są nijak blunt. Można spróbować Bolide. Ale szczerze powiedziawszy, to nie bardzo to czuję. Zobaczymy, jak ten ogień sobie tutaj poradzi. Dobrze, no to jest powolny przeciwnik, to jest spoko, ale... Co nam to daje? Czy przynajmniej jedno spadnie na niego? Wow! Wow! Wszystko spadło. Dobra, dwa spadły na niego. To było dobre. Dobrze, moje. Może jeszcze raz. Mam nadzieję, że... dobra, on nie bierze na szczęście całego rozpędu. Tylko nie wiem, czy on uderzy wystarczająco mocno w tym momencie. Dobra, puść to. Unoszenie się, naprawdę czuję się jak mag. Właśnie na takiego czarodzieja. To mu co? Ty zgonnał! Jak ty zgonnał? Co mu się stało? Wyłączył się po prostu? Anulował się? Co mu się stało? No, nieważne. Aaaa!
Trzeba mu atakować te części ciała, gdyż Ariana tam po nim chodzi. Ja mu nic nie zbijam w tym momencie, ja mu nic nie zbijam. Nic mu nie zbijam. Ja nie wiem, czy ja cokolwiek zrobiłem w tym momencie. No ale dobra, on się budzi. He's waking up! Ogień mu nic nie robi, kompletnie. Ja w tym momencie te spele kasuję, tak nie wiem po co. O, tu jest jakieś lecionko. Jezusie! Fuck my life! O kurwo, karakan jebany, zrobił się agresywny. Dobrze, że Nona może wstawać sama z siebie. Czy muszę wycofać gdzieś na górę? Tutaj się wespnij. Kastuj z góry, on nie powinien się skupiać na mnie. O fuck, what is he fucking doing? Rzuca jakąś magię, której ja nie mam pojęcia, czego się po niej spodziewać. Ja nic nie widzę, kurwa mać! Tyle się tu dzieje, ja pierdolę. Mam nadzieję, że tylko to dosięgnie teraz. No ogniu, dobrze, dobrze, ogniu, który nic nie robisz i tak. Zróbcie mu coś, zrańcie go w jakiś sposób, bo ja tu mogę tylko stać i czekać. Co mu mogę spróbować? Maestro mu chyba raczej nic nie zrobi, ale dobra, no mogę spróbować. Mogę spróbować, maestro się długo kastuje. Dobra. I teraz tak. A w którym miejscu się go spodziewać? Tu się ciebie spodziewam. Rusza wichura i nic się nie dzieje. Jego to kompletnie nie rusza. Czy jego to... Nie, no coś tam go stąd... O! Fuck. You strike the amulet? To strajku tego amuleta. To jest świetny przykład przeciwnika, u którego dostosowanie taktyki działa. Cholera, oni go nie są w stanie ruszyć, a ja też nie jestem w stanie. Nie mam żadnej broni. Nie, dobrze. No, zbijajcie go, no. Nie zostało mu już tak dużo tego HP. Jak go załatwić? W ten sposób nie da rady, nie ma możliwości, że w ten sposób go zabiję. Nic, no to go nie rusza. Co, Bolide? Spróbujmy jeszcze raz, proszę bardzo. Okej. Okay. No przynajmniej animacja jest ładna. No i spuszczaj na niego, na scenę powiedzie. Ty, tam na rzeczywiście coś... Wow! Fuck my life! To rzeczywiście spada z tego nieba. Ja myślałem, że one... Coś jest zbijane. Jest zbijane. Tutaj. Stopa! Go! Help! Stopa jest ważna w tym momencie. Bijcie stopę! Można go zbić na tej stopie! Rozbijemy mu to! On zginie! Zabijemy go w stopę! Tak! Zabijemy go w stopę! Dawaj! Go! Atak teraz! To jest... Jest! Zabity w stopę! Co mogę powiedzieć? To jest przeciwnik, którego nam będzie trudno ruszyć w innych przypadkach, bo on no, jest całkowicie odporny na magię. Tak naprawdę ja sobie tutaj troszeczkę sobie tutaj na niego pokastowałem, ale tak naprawdę nie zrobiłem szkielety. Nie mam nic przeciwko. No i już kończ te kasty. Nie wiem, co mu tu wykastować na banie. Dobra, wykastujemy komestrzyn jeszcze raz. Dziękuję. To jest wszystko słabe, nie? Są zwykłe szkielety, więc... Tam... No na, czemu ty się ustawiasz w jakąś inną stronę niż powinnaś? Zmartwiłaś mnie, kobieto, zmartwiłaś mnie. Ale nie, dobra, wszystko jest w porządku. Rift Fragment plus Rift Fragment. Okej, saving, bo ten golem był jednak przeciwnikiem dość godnym. I wolałbym go nie powtarzać. Nie ze względu na to, że będę miał przy następnej okazji problemy z pokonaniem go. A raczej dlatego... Co to za miejsce? Aha, dobra, Smuggler's Pass to jest miejsce, przez które i tak się tutaj nie da przejść. Także ja nawet nie tryharduję. Dziękuję. Jeszcze ktoś został? Tu się jakiś jeszcze ten teguśuje. Tutaj nawet jakiś, proszę bardzo, bohater się znalazł. Dobra, idziemy, kochani, nie ma co tracić czasu. Jestem znowu obciążony? Nie, jestem tylko average. I to nie aż tak bardzo average. Bo troszeczkę się na medykamentach z ostatniego odcinka wyprałem.
I jest już przed nami Blue Moon Tower. Kurczę, ci nieumarli się tu pojawiają w takich kurcze ilościach, bo jest noc, nie? A podobno nie wychodzą już szkielety, nie? Wykonaliśmy questa, który miał zapobiec właśnie szkieletom. Zabiliśmy jakiegoś super łatwego bossa w ostatnim odcinku chyba, tak? Czemu on się dalej mamy przeciwników? I to kurczę, a nie ten szkielet, ale nieważne. Czy to go zabiło? Nie. Raczej nie. Co ja kastuję w ogóle? Co tu się dzieje? Co ja robię? Bawię się chyba. Źle mi się stało. Źle mi, tak? Dobrze. Teraz czarodziej stoi w kącie. Na co czekacie, ekipa? Dobrze, że Grand Ingle w tym momencie zdecydowanie szybciej się kastuje, niż się kastowało wcześniej. Już wszyscy? Nie, no to jest żadna konkurencja. Myślałem, że przynajmniej tamte czarodziej zostanie, a tu bida. Pff. Bida i klapa. No trudno. Okej, jesteśmy już bardzo blisko wieży. Widać już przejście. The Blue Moon Tower. Zresztą nie będzie wcale tak łatwo, będziemy musieli dotrzeć do tamtej... No do tamtego głównego miejsca. Okej, kochani, to jest miejsce, w którym ja sobie zostawię Port Crystal. Ariana, kochanie, ty moje najdroższe, daj mi Port Crystal. Give Kai. Daj Kajowi jedną sztukę. I Kai tutaj użyje tego Port Crystala, dlatego, że tutaj jeszcze będziemy wracać. Raz, bo raz i na chwilę. Ale jednak. O, dobrze. Seeker's Token następny, bardzo fajnie. One chyba dropią randomowo na całym świecie, a mam ich wydropić 20. Takie głupie są te questy. Oho, i tutaj mamy kamień. Dobrze, to jest ważne, to jest ważne. Okej, okay, enter, wchodzimy. Watchtower perhaps, moja droga. Dobrze, dobrze rozpoznałaś, co to jest. I teraz głównym problemem jest... Aha, oni już są w środku. Głównym problemem... Ta, stołem jacyś. Co tu się stało? Dobra, ruszamy. Wchodzimy do drużyny i ekipy. Główny problem jest taki, że tutaj część ekipy nas nie wesprze, a na pewno nie wesprze nas ta część ekipy, która będzie... O ty, ta kurwa, ten mały karakan. Dobra, tamta wypadła i raczej już nie wróci. Chociaż ja jej oczywiście źle nie życzę. I tam już wylazły na nas szkieletory, tak? Oj, to jakieś solidne te szkielety. Dobra, 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 już wiem, co jest na rzeczy. Te harpie nie powinny być żadnym trudnym wyzwaniem, o ile będziemy w stanie je trafić. Ta widzę, że się rozlatała na wszystkie strony możliwe i nie trafiłem? Trafiłem? Nie trafiłem? Dostałem za coś 11 expa. Świetnie, nie taki był plan. Machine. Dziękuję. Mana mi się kończy, moi drodzy. Bardziej juice, bo to mi przywróci HP, ale... Bez żadnego overheala. Dobra, stary, fajnie, teraz już pokazał właśnie swój fantazyjny wąs. O, tu jest szkielet z tym. Aha, tu już nie ma co zbierać z niego. Well, I was trying hard. Na was przygotuję mocniejszy komestrzyn, żeby was bardziej bolało. Dziękuję. Podwójny wybuch! Podwójna zagłada! Co ty tam kastujesz fajnego? Kolca? Kolca! Kolca, którym... Aha, dobra. Szybałem, że ten kolec wybuchnie mi na głowie. Okej. Okay. Wiecie, co jest ważne? Ważne jest to, żeby nie dać się... Okej. Okay. Żeby nie dać się strącić. Tu wszystko są dziury i jeżeli tam wpadnie któryś z naszych płonów, to go automatycznie tracimy. A tego nie chcemy. Tego nie chcemy przede wszystkim ze względu na to, że... Nie da się zepchnąć, chłopaku, nie da się zepchnąć. Nie da się zepchnąć. Najważniejsze jest to nie dać się zepchnąć. Najważniejsze jest nie dać się zepchnąć. Nie ma nic ważniejszego niż nie dać się zepchnąć.
Torn Grimoire Preface. No właśnie, i to jest też szansa, że ten gościu przywali zaraz takie kombo. Tylko że ty kastujesz jedną kulę tyle co ja. Nie, nie, ty pizdo! Ty pizdo! O Jezu, na szczęście go nie zrzuciła. Uff, ale już się bałem, że go zrzuci, jak go złapała, nie? Pomijając fakt, że to on się złapał. Brudas. Kai level 33! Uważać drużyna, uważać, jesteśmy blisko, ale uważać. Ariana level 33, moi drodzy, progresujemy. To jest bardzo dobre, bardzo fajne i w ogóle jestem bardzo szczęśliwy przez to. Okej, tu są jakieś kwiatki, nie kwiatki. Na razie cała drużyna jest, wszyscy się trzymamy, bardzo mnie to cieszy. Ale na samą górę jest jeszcze daleko. I kto jest szybszy? Dziękuję. Myślę, że co, że jak jestem magiem, to co, to już nie mogę walczyć wręcz? Take a look at this, bitch! Oj, stuknąłem. Dobra. Jesteśmy tutaj w tym momencie. Tutaj juice jakiś leży. Nie, tylko trochę. I wonder where it leads. Drzwi otwarte i... I jest nasz gryf! A to znaczy, że się zbliżamy! To znaczy też, że możemy stracić część naszej ekipy dalej. W dalszym ciągu, okej. Dobra, już napierdzielam. O kurde, ty! Bijcie bramę! Dobrze, wszyscy pizgamy bramę srogo! O nas tu gryf zaraz załatwi. Dobrze, brama się otworzyła. Nie wiem dlaczego tak trudno było przeciąć drewnianą belkę. Dobra, biegnijmy. Tutaj sobie zrobimy trochę przestrzeni i lecimy dalej. Drużyna, nie dajcie się zepchnąć. Moi drodzy, nie dajcie się zepchnąć. Ja wam ufam. Zrzucili kogoś? Nie. Tutaj ten, tutaj ogółem ci wszyscy serowie, których mijaliśmy na samym początku gry, tu mnóstwo z nich ginie, nie? Ale ogółem to nie były nigdy postacie istotne. Chodźcie, 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 nie ma co się zatrzymywać, tu trzeba przebić przez następną się ten. Dobra. Da się to otworzyć? Nie. Trzeba... Nie face the beast, tylko... Musimy się przebić przez tę bramę. Musimy się przebić przez tę bramę! Czemu tu nikogo nie ma? Jak się przebić przez tę bramę? Mamy problem. Houston! Zszedł! Schodzi! Schodzi! Ciężki ognie jego będą. Teraz się kurczę zrzucę na ziemi. Będzie się skończy, dobra. A co? Podobało ci się? Podoba ci się to, frajerze? Podoba ci się to? Jeszcze się zacząłeś, gnoju. Dobra, poleciałem w pizdziec. No jak tutaj przejść na drugą stronę? A, dobra, muszę tych przepuścić, bo... Okej, okay, ja przeszedłem górą, ale oni nie przeszli. Otworzy się brama w ten sposób? Otworzy się. Dobra, już, spoko, wiem. Chodźcie. Drużyna, idziemy! Idziemy, bo jest niebezpiecznie, właśnie tam usiadł. Teraz mogę ją zniszczyć? Czy dalej muszę czekać? Dalej muszę czekać. O, zabrał ziomka! Warren Blazes! Warren Blazes! Nie traćmy czasu, ej! Strażnicy! No, dobra, widzę, że tu biegniecie. Chłopaki! Oh, shit! Dobra! Zatrzymał nas! Halo! Ej, bo on tu będzie pizgał! On będzie pizgał! Pizgał na pizg! Pizgnął! Jak się przebić przez tę bramę? To jest mój problem na dziś. Trzeba go zająć ogniem. Spierdalaj, gnoju. Spierdalaj. Masz uwon. Dobra, już zjechany. Ma tylko 3 paski HP. Żaden z niego przeciwnik. Aaaa, płoń, gnoju, płoń. Burn in ashes. A my? Aha, nami się nie zainteresował. I dobrze. Znaczy, zbił nam pół HP, ale... To nie boli aż tak bardzo. Co jest? Co się stało? Matko boska, zginę. Dobra, bo tu kamera się inaczej ustawia. Kamera zmienia swoje ustawienie w momencie.
Ej, ja jestem zmęczony, chwila, ja muszę odsapnąć. Jestem tylko dzieckiem. O nie, he's flying on, he's destroying this shit. What the fuck? A, kurwa mać! Ej, tu jest wejście! Fajna, skryptowana sytuacja, tylko że no... Gryf jako gryf, przecież już zabijałem gryfa. Dlaczego dziś gryf jest dla mnie jakimś super poważnym przeciwnikiem? Jesteśmy już prawie na miejscu. Co ważniejsze, cała moja ekipa przeżyła. Nie zniknęli. To mnie cieszy. Nie straciłem ich, mam ich cały czas ze sobą. W ogóle tutaj już chyba dzień w jakiś sposób zapanował, więc szkoda oleju. Dobra, rozejrzyjmy się tu momencik. Widzę, że tutaj Nona chce mnie leczyć. Ale Nona, ty się kompletnie nie przejmuj, niepotrzebnie. Mam prawie full HP. To wygląda jak droga na górę. O, wyłapałem to. Dobra, ale teraz powolutku. Szczególnie ze względu na to, że... Czemu jestem taki wolny, Kyrie Eleison? O Jezu, to poruszanie się spacerkiem. A sprint super szybki, nie? To jest takie trochę źle zrobione. Okej, okay, bez sejwika się nie obejdzie. Wolę nie ryzykować w pierdolu ewentualnego. Dobra, jesteśmy na miejscu i tutaj jest... Woo! That's how you dodge the bitches! Boom! And now you burn! Dobra. Poczekamy tylko jak się zatrzyma na jeden moment w miejscu. I go tak puścimy z Maelstromem w piździec. Ooo! Nie mam ci dobrych rzeczy do powiedzenia, przyjacielu, bo widzę, że masz problemy. Ledwo się trzymasz i ja ci... Kurwa, uciekł! Akurat w tym momencie uciekł z tego, z wichury mojej zajebistej. No taka wypierdolona wichura, jak to pięknie wygląda. Jakie to jest wspaniałe i... A nie, i tak go uderzyła, bo ona się buja na... Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kochani. Bolide. Bolide! Zaraz poczujesz deszcz meteorytów, kurwa! Już lecą i przez okno! I nie trafiłem ani jednym. Ale i tak było fajnie. Okej, okay, drugi Maelstrom. On tym razem powinien usiąść. Ja teraz będę bardziej... No to usiadł. Szkoda, że kurwa na mnie. Dobra, w takim razie spróbujemy inaczej. Skrzydła, jego skrzydła. Jego skrzydła. Dziękuję. Zapraszam z powrotem na ziemię. Teraz to ja se poradzę sam. Już leci Maelstrom, ale będziesz płonął, gnoju, ale będziesz cierpiał! Maelstrom! Siadaj! Siadło! Fuck you! Temu panu już podziękujemy. Z niego już nie ma co zbierać. Jeszcze przeżył! Jeszcze przeżył! Dobrze. Aha, już nie żyjesz, dobra. Dziękuję za uwagę. O, ale poszedł z dymem chłopak. Ale żeśmy go spalili, patrzcie. Ale spłonął, jebany. Puszczony z dymem na luzie. No kochany. That griffin was strong. Tak, będzie silniejszy. Będzie silniejszy, ale damy radę, drogi przyjacielu. Nie wpadaj w panikę. Dobra, zabiliśmy gryfa. Moi drodzy, co teraz? Co to jest tam? Port Krystal. Jak miło. Odzyskaliśmy ten Port Krystal, co? Griffic Armor, to mnie nie interesuje. Ale tu jest sporo tego. Tu jest Port Krystal, który od razu zrzucę... Co się stało? Give Ariana, dziękuję. Kochanie moje, ty najdroższe. No sprawdzę, co tam jest fajnego w środku. Jest Assassin's Mask. No to jest taki loot z bossa po prostu, nie? Najzwyklejszy w świecie. Okej, z kim tu trzeba pogadać? Dobra, ty masz do powiedzenia tyle. Dobra. I ty? It seems it is a shame it can be said of so few.
Dobra, moi drodzy, zabiliśmy gryfa i będziemy teraz wracać do Grand Soren, żeby się dowiedzieć, co nas czeka dalej. Ja sobie teraz między odcinkami wykonam tę misję, o której wspominałem na koniec poprzedniego... Nie, na początku tego odcinka. Nie, kiedy to było? Nie, w poprzednim odcinku o tym mówiłem, że będę wykonywał questa. Tak, muszę ogółem sprawdzić, czy mój team jest jeszcze w miarę sensowny. No, ogółem sporo spraw organizacyjnych będę miał do zrobienia. Także, moi drodzy, mogę wyglądać zupełnie inaczej w momencie, w którym będzie już miejsce miało rozpoczęcie kolejnego odcinka. Ależ ja pierdzielę, dobra. Siema chłopaku. No i teraz idziemy oczywiście do tego tam Duke'a, nie do Duke'a, tylko do jego ten Sir Aldous, tak się nazywa on chyba, nie? W każdym razie idziemy do tego ziomeczka, który postanowił nas wesprzeć bardziej lub mniej. O właśnie, do tego ziomeczka. Siema, Sir Aldous. Siema. No, zabity. Płacz. Płacz i płacz. Bardzo dobrze, 25 tysięcy expa do przodu, nawet RC-ki zapłacił. I tak, i teraz będziemy musieli Forny Volta załatwić. Załatwić te sprawy z nim. Także ja sobie to zrobię w następnym odcinku i spotkamy się najprawdopodobniej, jak ja będę już ten quest oddawał. I tyle, i będziemy patrzeć, co jest dalej, ja już nawet nie pamiętam. Kochani, mnie się wydaje, że już nie zostało tego aż tak dużo, więc mam wrażenie, że powoli zbliżamy się do końca tej głównej osi fabularnej, bo później nas czeka jeszcze dodatek i endgame. Także tak naprawdę jesteśmy, no mam nadzieję, że już troszeczkę za połową serii. Ale myślę, że właśnie coś koło połowy tego, co robimy w tym momencie. Także, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę lub w dół, w zależności od tego, jak oceniacie ten odcinek, komentarz do waszej oceny oraz subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, a jeszcze suba nie zostawiliście. Pamiętajcie również o zaglądaniu na Facebooka, do którego link macie zawsze w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Dragon's Dogma. Cześć!